O, jesteśmy już, Marku, na żywo. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Cieszę Zofia, i wszystkich, którym udało się już połączyć. Tak, i bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i cieszę się też, że tak chętnie dzielisz się tą piękną wiedzą, którą, no, którą zgłębiasz już, ja myślę, wiele lat. Mam na myśli tutaj kobiecość. Jesteś z wykształcenia socjologiem, religioznawcą, pedagogiem, ale w tej chwili zajmujesz się całym sercem, i to jest czuć, promowaniem świadomości kobietom ich kobiecości. Dobrze to rozumiem? Żeby kobiety miały świadomość, co mają, bo często zapominają, wchodzą w męskie i idą z facetami na wojnę zupełnie niepotrzebnie, nie? A mają tą moc w sobie. A więc zapraszam Cię, powiedz kilka słów o sobie i o tej mocy kreacji kobiety. Kobiecej, przepraszam. Tą część formalną mamy za sobą. Tak. Ja nie, na pewno część z Państwa, którzy to słuchacie, to pewnie znacie ten mój przekaz już. Mam nadzieję, że może są też osoby takie, które pierwszy raz z tym się zetkną. Chociaż to powiedzenie pierwszy raz jest nieadekwatne, dlatego że generalnie to, co ja chcę przypomnieć kobietom i światu, to tak naprawdę dotyczy fenomenu energii żeńskiej. Dlatego, że tu jest mowa o kobiecości, a jakby kobiecość może być czymś innym, tak? Jest bardziej utożsamiana z płcią, czy też bycie kobietą w sensie płci nie jest jednoznaczne z tym, że przypomniałyście sobie, w czym tkwi wasza moc i na czym polega fenomen energii żeńskiej. No więc to jest coś, o czym można mówić bez końca. Sam ten temat jest wspaniały, cudowny, ale jak się pewnie domyślacie, jak ja to nazywam, jak się często mówi, to jest nie tyle temat rzeka, a temat ocean. Więc w trakcie programu może, jeśli ja będę mówił, może Zofia zada jakieś pytanie, a możecie Państwo gdzieś o coś dopytać. Jeśli mi się uda, to chętnie odpowiem na te pytania. A więc ten fenomen energii żeńskiej odpowiada na, według mnie, na wszystkie pytania. Nie tylko odpowiada na pytania, ale daje rozwiązanie na wszystkie bolączki ludzkiej doli czy niedoli. I odpowiada na wszystkie pytania, które w jakimś okresie życia każdy w ten lub inny sposób sobie zadaje. A więc to są pytania typu takie egzystencjalne. Kim jestem? Dlaczego tu jestem? Jaki jest mój cel? Co, jak jestem, jakby jest moja konstrukcja, czy tylko czysto cielesna, fizyczna, czy istnieje coś, co jest duszą, czy istnieje wymiar duchowy, energetyczny. I najważniejsze pytanie, jakie ludzie sobie zawsze stawiali, to jest pytanie, które też, tak jak mówię, możemy je różnie formułować, ale ono brzmi, czy mam wpływ na swoje życie? A jeśli tak, lub nie, to dlaczego? I linia żeńska jakby bardzo dokładnie pokazuje fenomen kreacji. Czyli kreacja jest to stwarzanie świata takiego, jakiego pragniemy. A więc podstawowe pytanie, taki problem, pewne zderzenie wewnętrzne. Jeśli my, tak jak ja często mówię, pozostaje w nas odrobina serca, kierujemy się sercem, to niezależnie od tego, jak nam osobiście układa się życie, często patrzymy trochę szerzej i no, z lekkim bólem serca możemy powiedzieć, że ogrom cierpienia na tej planecie tak naprawdę przerasta taką możliwość jego opisania czy zobrazowania. Czyli jeśli patrzymy szerzej, to widzimy ogrom bólu, ogrom cierpienia, który ciągnie się przez tysiąclecia. Widzimy też, że często cierpią ci, którzy powinni być poddani szczególnej ochronie przez coś, co nazywamy, nie wiem, cywilizacją czy społeczeństwem, a więc kobiety, dzieci, zwierzęta. A więc fundamentalnym pytaniem jest, dlaczego tak się dzieje? Jeśli my, mam nadzieję, jest nas około 8 miliardów ludzi na planecie, to większość z nas na pewno nie chce ani w swoim życiu,
ani gdzieś bardziej, patrząc globalnie, bólu, cierpienia, choroby, wojny, nienawiści, nienawiści, nienawiści. My pragniemy, mam nadzieję, po prostu najważniejszą taką naszą ludzką cechą, to jest bardzo mocne pragnienie miłości i stworzenie świata, który jest światem miłości i pokoju. Więc powstaje to pytanie, dlaczego tak się nie dzieje? Jak Państwo zapewne wiecie, no, przez wieki ludzie pytając otrzymywali różne odpowiedzi. Otrzymywali odpowiedzi od takich dwóch systemów, które niby są biegunowe, są kompletnie jakby biegunowe, czyli otrzymywali od czegoś, co możemy nazwać nauką, próbę wyjaśnienia nas, naszego miejsca we świecie i wszechświecie, ale przede wszystkim ludzie otrzymywali odpowiedzi na swoje pytania od systemów religijnych, czy bardziej współcześnie od niesamowicie rozwiniętych ponad miarę tak zwanych ścieżek rozwoju duchowego. Czy mimo upływu tysięcy, tysięcy, tysięcy lat dostaliśmy właściwą odpowiedź w tym sensie, że stajemy się kreatorami swojego życia i że nasze życie jest pełne miłości, zdrowia, obfitości, pokoju i że przenosi się to bardziej na zewnątrz, no to każdy odpowiada sobie sam, tak? Dlatego linia żeńska, dokładnie opisując nas, wszechstworzenie, nasze miejsce we wszechświecie, odpowiada na wszystkie te pytania. Natomiast paradoksalne jest to, że ta linia była systematycznie niszczona. Nie tylko w sensie przekazu, czyli niszczenia pewnych, powiedzmy, zapisów, takich jak, powiedzmy, jakichś tam dawniej tabliczek, czy przede wszystkim to, co było spisane na papirusach, ale niestety systematycznie byli niszczeni ludzie, którzy głosili mądrość linii żeńskiej, którzy chronili tą mądrość i dbali o to, aby ona przetrwała mimo wielkiego, wielkiego ucisku. Oczywiście pojawia się w tle następne pytanie, jeśli to służy miłości, pokojowi, obfitości i zdrowiu, to z jakiej racji jest to niszczone? No i to pytanie jest już takie dość mocne i odpowiada na coś, na naszą taką historię, nie tylko nas jako ludzi na Ziemi, a na coś, co jest historią galaktyczną, co jest, to znaczy... Natychmiast nasuwa się pewna taka odpowiedź, to znaczy, że komuś zależy na tym, żebyśmy my jako ludzie nie byli szczęśliwi, nie żyli w miłości i w pokoju, albo mówiąc inaczej, żebyśmy nie byli kreatorami własnego życia. Absolutnie tak. I to jest taka prawda, z którą na początku mierząc się jest ona dość trudna, dlatego ja, powiedzmy, te warsztaty takie prowadzę 25 lat, ale na początku zajmowałem się trochę czymś innym, chociaż zawsze nurtowały mnie te zagadnienia naszej natury, naszej mocy, tego, czy mam wpływ na swój los, czy nie mam wpływu, czy moje przeznaczenie jest w jakiś sposób determinowane, jeśli tak, to czym i tak dalej. Z tym wszyscy na pewno, którzy słuchacie, bo nie znam jeszcze tak dokładnie tego, co robi Zofia. To jest taki nasz kontakt, jest taki świeży, ale zapewne wszyscy, którzy uczestniczycie w tym programie, to interesuje nas coś, co ogólnie może to słowo jest nie tylko nadużywane mocno, ale straciło absolutnie swoją rację bytu. Interesuje nas, co jest szeroko pojętą duchowością, tak, czy poznaniem siebie. A więc my mamy wiele, wiele odpowiedzi, czy to w nauce, czy w religii, czy w ścieżkach duchowych. Na ile one są związane tak naprawdę ze starodawnym przekazem linii żeńskiej? No, ja osobiście mam bardzo, mówiąc delikatnie, tak na wstępie dzisiaj, bardzo, bardzo duże wątpliwości na temat tego, czy oficjalna nauka i coś, co jest niby na przeciwnym biegunie, religia, może nam odpowiedzieć na podstawowe kwestie, czy też dać rozwiązanie takie, które praktycznie sprawdzi się w życiu. Może, nie wiem, teraz chcecie o coś dopytać, albo Zofia, albo... No właśnie. Ja chciałam powiedzieć, tam pogłos u ciebie, słyszę swój głos. Proszę Państwa, jeżeli macie do Marka jakieś pytanie,
to proszę napisać. Jest dużo podziękowań, że miło Ciebie słyszeć, miło Ciebie widzieć. A ja może zapytam o książkę, którą napisałeś, jeżeli mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy. Ja się przyznam, że idzie do mnie w prezencie. Dziękuję, Marek. Także taka łaska za miłego gościa. Także jak przeczytam, będziemy mogli z pewnością więcej o niej porozmawiać. A ty ile możesz uchylić rąbka tajemnicy, co jest w tej książce, co ona zawiera, to bardzo proszę. Tak więc wiecie Państwo, jest to trochę takie czasami niby trudne, żeby reklamować samego siebie, czy coś, co się stworzyło. Niemniej ta książka, Święta żeńskość, sekret kobiety, tak naprawdę jest kwintesencją wielkiej, wielkiej mądrości kobiet, wielkiej mądrości starożytnych kultur, etnicznych kultur, czy jest cudownym przekazem zachowanym dzięki temu, że ciągle istniały kobiety, które z matki na córkę coś przekazywały. Ja jakby badałem tą naszą tajemnicę ludzką przez ponad 40 lat, chociaż ten fenomen był przede mną odkryty od niemowlaka. Tak żartuję trochę, dlatego że jednym źródłem moich poszukiwań, miałem w życiu dużo czasu, to jest bardzo dokładna taka penetracja, ja to nazywam objajaniem cebuli wszystkich ścieżek duchowych, religii, ścieżek alchemicznych, ezoterycznych, gnostycznych i tak dalej. Ale prawdziwe źródło tego, co mogłem wam przekazać w tej książce, pochodzi prosto od kobiet. Jak większość z was wie, ja wszystkie wakacje spędzałem na Ukrainie. Kiedyś to był Związek Radziecki u mojej mamy, mojej babci, która na imię miała nomen omen Nadzieja. I babcia dała mi ogromną mądrość na temat tego, jaki jest fenomen energii żeńskiej i co mogą zrobić kobiety. Jej mądrość też polegała na tym, że mimo, że byłem chłopcem i mimo, że miałem na początku tego przekazu, byłem naprawdę kilkulatkiem, babcia w fenomenalny sposób potrafiła otworzyć przede mną świat. I mówiła później, kiedy czytałem bardzo tak zwane uczone czasami pisma, czy docierałem do pism niszczonych, gnostyckich, na przykład do tego, co Państwo wiecie, nazywa się apokryfami, że chrześcijaństwo przyjmując kiedyś bardzo, bardzo w sumie późno, jeśli chodzi o Jezusa w IV wieku, jak wiecie, chrześcijaństwo przyjęło tylko 4 Ewangelie. Natomiast tych Ewangelii jest ponad 70, to nawet zaglądając do tych, które nie są uznane przez Kościół, to jest kopalnia wiedzy o nas i mądrości. Takich pism rozsianych po świecie, od czasów Sumeru, poprzez Egipt, Grecję, poprzez ten nurt chrześcijaństwa jest bardzo, bardzo dużo. Ale to, co przeczytałem w tych pismach, czy dowiedziałem się w czasie moich podróży po świecie, tak naprawdę powiem wam szczerze, że o tym wszystkim mówiła moja babcia. Oczywiście ona mówiła innym językiem, bardziej takim prostym, bardziej ciepłym, a jak część z was wie, po prostu mówiła językiem baśniowym i bajki, które opowiadała, jednym z moich poszukiwań, to jest też bardzo, bardzo dogłębne docieranie do starych mitów i starych bajek. I okazuje się, że nie tylko przekaz linii żeńskiej był niszczony, czy kobiety, a także obrońcy was, rycerze, byli prześladowani za to, ale niszczone były również te pisma i księgi, ale dziwne wydaje się na początku to, że bajki i mity były diametralnie zmienione. Kiedy dotrze się do tych pierwotnych bajek, wszędzie, jak wiecie, niektórzy z was wiedzą, pojawia się to samo. Kiedy obierzesz wszystko z pewnych warstw, kiedy przebijesz się przez takie zasłony manipulacji, wykrzywiania pewnej wiedzy, zniekształcania, kierowania na inne tory, odkrywasz coś niesamowitego. Ja to nazywam diamentem. Odkrywasz moc energii żeńskiej. Pamiętajcie, panie, że ona potencjalnie tkwi w każdej kobiecie. Natomiast energia żeńska i kobiecość nie jest jeszcze to sama. Ten czas, w którym my rozmawiamy, mogę na końcu programu trochę o tym powiedzieć, jest czasem bardzo, bardzo szczególnym. Wiele, wiele pradawnych kultur i przekazów mówi o tym, że przyjdzie czas powrotu czegoś, co jest, czasami to jest też takie trochę nadużywane,
powrotu bogini, powrotu energii żeńskiej. Przyjdzie czas, kiedy tyrania patriarchatu będzie się załamywać. Przyjdzie czas, kiedy my ludzie zaczniemy przypominać sobie, kim jesteśmy, że nie jesteśmy prochem marnym, pyłem marnym, nie jesteśmy pionkami w czyjejś grze, ale jesteśmy potężnymi, pięknymi istotami, które posiadają olbrzymią moc, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast jakby tak mówiąc prosto, uaktywnienie tej mocy zawsze jest związane z kobietą, z jej taką cudowną, cudowną konstrukcją fizyczno-energetyczną. Także ta wiosna jest bardzo, bardzo szczególna. To jest opisane nie tyle, jak często mówię, po datach, dlatego że dawne kultury posługiwały się innym kalendarzem, ale opisywane jest o pewnych zjawiskach astronomicznych na niebie i o pewnych, my możemy to obserwować i obserwujemy, a opisane też jest po czymś, co dzieje się z Ziemią, co dzieje się z wnętrzem Ziemi, co dzieje się w podziemnym królestwie Matki Ziemi, coś, co fenomenalnie odbierają nasi bracia, którzy, kiedy ginie mądrość linii żeńskiej, my po prostu ich mordujemy, a więc chodzi mi o zwierzęta, chodzi mi także o drzewa, które dla wszystkich kultur przesiąkniętych fenomenem jakby takiego wielkiego podziwu dla prostwórczej mocy kobiecej, zawsze te istoty były nam równe. A więc coś pięknego się dzieje i linia żeńska od dawien dawna mówi, że teraz czas na nas, czas na ludzi. Teraz jest nasz krok. Czy decydujący? Być może tak jak w bajkach, czy w pewnych eposach, czy epopejach, czy to co pokazuje Tolkien, też jest piękna ekranizacja tych jego powieści. Może to jest czas, w którym my ludzie mamy dać bardzo, bardzo konkretną odpowiedź i widać nawet po pewnych ruchach takich geopolitycznych, pewnych takich ruchach ewolucyjnych, że jednak coś dzieje się i kobiety, można tak powiedzieć, lakonicznie budzą się, ale zauważcie Państwo, że niestety system patriarchalny, który spowodował potworne rzeczy dla nas, jako dla ludzkości, dla planety, dla wszechświata, kobiety nadal jakby muszą walczyć o swoje prawa, a przecież jest XXI wiek. Do tego, jaką postawę powinny przyjąć kobiety i tak dalej, no to też jest taka trochę oddzielna historia, tak? Bo wiele takich pytań ostatnio pada na spotkaniach. Bo być może wiosna będzie mocna, dlatego że tyrania patriarchatu, ona gdzieś tam, nie tylko z przyczyn takich politycznych na naszej planecie, ale z przyczyn energetycznych, tyrania patriarchatu jest bardzo, bardzo mocno zagrożona. Oczywiście żaden władca, szczególnie najbardziej psychopatyczny, nigdy nie chce oddać władzy, bo jest ona związana z olbrzymimi, olbrzymimi przywilejami. Władza na poziomie politycznym, ale też istnieje coś, co dzieje się na poziomie energetycznym. Ale zauważcie Państwo, że wiosna może być mocna i że kobiety mogą, tak jak robiły to do tej pory, zachowywać się radykalnie, ewolucyjnie. Natomiast no, trzeba poczuć, jaka jest droga nasza jako ludzkości, nawet kiedy chcemy przyjąć pewną formę buntu i ten bunt jest uzasadniony, dlatego że tysiące lat patriarchatu zniewoliło i zepchnęło w cień nie tylko energię żeńską, ale spowodowało to, że my ludzie straciliśmy swoją moc. Może są jakieś pytania? Nie wiem, może ktoś... No właśnie tu wyprzedziłeś, bo pani taka zapytała, żebyś powiedział o wiosnie tego roku, a ty właśnie to powiedziałeś tutaj. Akurat było takie pytanie. Ja w tej książce, ta książka jest... trudno mi mówić tak jakby o czymś, co jest moim takim, oprócz mojej ukochanej córki, takim jest moim dzieckiem w tej chwili. Aha, ta książka. W tej książce bardzo, bardzo wyraźnie pokazuję krok po kroku, na czym polega fenomen energii żeńskiej. Na zakończenie też piszę jasne, że
kobiety według czegoś, co, no bo my możemy mylić przepowiednie, według naszego planu. Pamiętajcie Państwo, że jest jeszcze jedna bardzo, bardzo taka prosta rzecz, że my dawno, dawno, dawno temu u zarania dziejów jako istoty pełne światła, pełne miłości, na pewno w pewien sposób przewidzieliśmy to, co może się wydarzyć, kiedy zejdziemy w obszar największej ciemności, tak? Nasze pierwsze zejście bardzo dawno temu do tego, co dzisiaj nazywane jest Matrixem, jest bardzo świadome. My doskonale zdajemy sobie sprawę, schodząc tutaj w obszar potężnej, potężnej ciemności, jakie jest nasze zadanie, i my absolutnie nie mamy żadnych wątpliwości, że doskonale sobie z nim poradzimy. Natomiast Matrix ma tak jak w bajkach, to jest taka walka, gra między dobrem i złem. Za Matrixem no, stoją pewne siły. On jest sferą bez serca i bezduszną, natomiast często jest to sfera hiperinteligentna, posługują się niesamowitymi sposobami manipulacji, ale pamiętajcie Państwo, że my na pewno to przewidzieliśmy i powiedzieliśmy sobie, że coś konkretnego zrobimy w bardzo, bardzo konkretnym momencie. Najciekawsze jest to, że ten moment zaczyna się teraz. Jak wiecie, to takim sygnałem był rok 2017 i tak zwany wielki znak na niebie. Chodzi o gwiazdozbiór, ten Pannę oficjalnie, tak się nazywa Panna. Jest to zawsze gwiazdozbiór przypisany przez wiele kultur najwyższej pramatce, bogini. A więc już coś się wtedy wydarzyło i od 2017 roku mówi się o pewnej sekwencji, o pewnej wewnętrznej ewolucji. Ewolucji planetarnej. My nawet jeśli nie wiemy o tym, uczestniczymy w niej, ale warto, żebyśmy może przypomnieli sobie, co my sami, jako kiedyś potężne istoty, zaplanowaliśmy sobie na ten czas. Powiem Wam, że mimo tego, co pokazują nam zewnętrzne zmysły i co Matrix wzmacnia w tej chwili, mimo tego, że bronią Matrixa jest obniżanie naszej energii, głównie ta planeta od bardzo, bardzo dawna mówi się o tym, że jest planetą lęku i cierpienia, że Matrix wprowadza bardzo, bardzo dużo niskiej ołowianej energii, za którą głównie stoi lęk i cierpienie. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę, jeśli popatrzymy, jest takie powiedzenie, niby to jest tylko powiedzenie, że dobrze widzi się tylko sercem, natomiast jak część słuchaczy wie pewnie, kobieta, jej dar widzenia, intuicji, czy w ogóle dar kreacji umieszczony jest jeszcze w innym miejscu, to jak dobrze my mężczyźni popatrzymy sercem, a wy kobiety użyjecie swojej potężnej intuicji, podwójnej róży, to za tymi pandemiami, szczepionkami, lękami dzieją się cudowne, cudowne, cudowne rzeczy. Zobaczcie, że umysłowi jest trudno w to uwierzyć czy zrozumieć. On po to jest, żeby nas oszukać, nasz własny umysł. Ale dzieją się niesamowite rzeczy, niesamowite rzeczy, gdzie nasi bracia, delfiny, walenie odegrały kolosalną rolę, gdzie kolosalną rolę w tej chwili odgrywają nasi bracia i siostry drzewa, część zwierząt, zwierzęta trochę przez nas samych, ludzi, musiały przyjąć postawę obronną, dlatego że my jakby mordujemy własnych braci, kompletnie bez potrzeby, niestety często dla sportu. Ale chcę Wam powiedzieć, że naprawdę cudowne, cudowne energie płyną z niesamowitych obszarów wszechświata i z niesamowitych obszarów naszej Matki Ziemi, z jej wnętrza. Naszym celem jest wziąć udział w czymś, co jest nazywane takim zmaterializowaniem tych energii w tym obszarze tutaj, nawet trzeciowymiarowym, matrixowym. A dlatego olbrzymią rolę odgrywa w tym kobieta. Jak najszybciej macie sobie przypomnieć, kim jesteście. A więc jeśli macie ochotę, na pewno ta książka jest takim, w pewnym sensie może taką esencją, czy kwintesencją tej mądrości o kobiecie. Ona też zawiera w sobie tak zwane podróże. To, co na wschodzie nazywane jest medytacją, to w linii żeńskiej nazywane jest podróżą. Są to takie podróże jakby do świata baśni, w których my dzięki tym podróżom jakby uaktywniamy
coś, co jest w nas naszą naturalną mocą. Tak więc, jeśli macie Państwo ochotę, to przez moją stronę można tą książkę ciągle zamawiać. Może są jeszcze jakieś pytania, albo Zofia, może jakieś pytania? Tu ja tylko przerwę, pani Marlena napisała właśnie, czytam tę cudną książkę, polecam, by sobie przypomnieć o naszej mocy. Piękna podróż przez baśniowe przestrzenie. Dziękujemy za ten przekaz, Marku. I pan Jacek pisze, pani Zosiu, jestem na pani kanale po raz czwarty, słucham pana Marka z wielkim zachwytem i mogę stwierdzić, że każdy pani gość jak na razie robi na mnie wielkie wrażenie. Spotkałem w swoim życiu wiele już dorosłych i złych, mając takich ludzi dookoła, można myśleć pozytywnie. Przyszłość, jak pan Marek mówi, coś na pewno się wydarzy wkrótce, miejmy nadzieję. Dziękujemy, panie Jacku. Ja bym miała takie pytanie do ciebie, Marku. No dobrze, słuchają kobiety, powiedzmy, no nie będące na drodze budzenia świadomości, wiesz, ona no, żyje w świecie tak jak większość tam żyła przez ileś lat. Jakbyś tak mógł powiedzieć kilka sugestii, co taka kobieta miałaby zrobić, wiesz, taka jak nowicjusz, mówisz tutaj dla nowej osoby sny o potędze, nazwijmy to tak, wiesz, to wszystko, ja to rozumiem, ja to już też dawno wiedziałam, że kobieta kluczem do przemiany świata, to już się dużo wcześniej mówiło, tylko też nie do końca wszystko to rozumiałam, Marku, nie? I jakbyś mógł takie, wiesz, no nie wytyczne złe słowo, ale takie inspiracje proste dać na początek ludziom, żeby aktywnie w tej wiośnie uczestniczyli, bo ja też czuję, że coś się wydarzy. Też nie umiałam nazwać co, ale gdzieś tu czułam w środku, że coś się w tym marcu zadzieje jeszcze, bardzo ważnego, globalnie właśnie. Zaraz odpowiem krótko na to pytanie, co my mamy jakby robić. Natomiast pamiętajcie Państwo, że mógłbym o tym opowiadać bez końca, nawet o pewnych, ja nie chcę nazywać tego przepowiednią, dlatego że przepowiednie też mogą pełnić rolę bardzo, bardzo destrukcyjną. Jeśli są straszeniem, że czeka nas negatywna przyszłość, to absolutnie nie są przepowiednie ludzkie. To jest sterowanie z innego poziomu nami. Natomiast nas czeka niesamowity okres, niesamowity. Każdy czas jest teraz bardzo, bardzo taką wielką szansą. Będzie nam dla umysłu jak paradoks. Niesamowicie dużo rzeczy będzie nam sprzyjać. Ta sekwencja pewnego takiego powrotu różnych energii, czy odradzania się różnych energii na planecie będzie przybierać na sile. Ta wiosna jest bardzo, bardzo mocna. Im bliżej będziemy lata, przesilenia letniego, to już będą bardzo, bardzo potężne energie działać. Kiedy przejdziemy przez przesilenie letnie, jest coś takiego w dawnych kulturach bardzo mocno obchodzone. To jest tak zwany heliakalny wschód Syriusza, ale to może jest jakby z mojej książki od razu mała sarenka i mała niedźwiedzica mówią, ojej, Marek, powiedz to jakoś prościej. To jest taki moment, kiedy będzie bardzo silnie oddziaływać energia Syriusza. Lipiec będzie bardzo takim momentem niezwykle sprzyjającym. Lipiec, Syriusz, on jest powiązany z taką datą 22 lipca. Na południu Francji do dzisiaj w niesamowicie mocny sposób wtedy obchodzi się 22 lipca święto Marii Magdaleny. A więc jest to pewien fenomen, że te kobiety, które tak często fascynują ludzi, na moich warsztatach wiele ludzi pyta o Marię Magdalenę i tak dalej. Ja 40 lat między innymi tak badałem, tak dla siebie w sumie głównie. Zastanawiałem się, kim naprawdę był Jezus. I oczywiście dla mnie kluczową postacią jest Maria Magdalena. Mnie to zajęło, powiedzmy, ja to zacząłem badać bardzo wcześnie. Mnie to zajęło około 40 lat. Jest pewien paradoks, że tak naprawdę z jednej strony my o takich postaciach nic prawie nie wiemy. No. O tym wie każdy religioznawca, dlatego pisanie książek o Marii Magdalenie, wydawanie, jest. Natomiast ten przekaz, pamiętajcie Państwo, zawsze był ustny. A więc odpowiadając na to pytanie, co może kobieta robić na początku, ale także my mężczyźni, bo tutaj odzywa się Jacek,
ja nazywam takich mężczyzn, którzy zaczynają być świadomi swojej roli rycerzami, tak żartem. Tak? Pamiętajcie Państwo, że jest jedna rzecz, która teoretycznie wydaje się niesamowicie prosta. Ludzie często pytają, co mają robić. Odpowiedź linii żeńskiej jest bardzo prosta. W większości rzeczy masz nie robić. A więc nasza pułapka polega na tym, że my pewne rzeczy robimy, że uczestniczymy w czymś, od czego absolutnie powinniśmy jednym cięciem zrezygnować z tego. I tu oczywiście w naszym spotkaniu zaczyna się temat śliski, tak zwane schody, stąpanie po grząskim gruncie, więc żeby może zachować miłą atmosferę. Czyli pamiętajcie, pewnych rzeczy mamy nie robić, a więc absolutnie powinniśmy bardzo mocno zerwać z wszelkimi rodzajami kultu. A więc jeśli powiesz to ludziom, dawniej ludzie za to ginęli, za taką postawę. Jeśli dokładnie nawet opiszesz ludziom, jakie formy manipulacji stoją za wszystkimi religiami, za to ginęło się na stosie, za to było się torturowanym, za to było wiadomo, że to tylko tak może mówić heretyk, albo jest jeszcze mocniejsze określenie, jeśli by to dotyczyło jakiejkolwiek krytyki religii chrześcijańskiej, antychryst. A więc kiedy ja mówię dzisiaj do ludzi, słuchajcie, pewnych rzeczy po prostu nie róbcie. Uwolnijcie się od wielu, wielu rzeczy, które na różnych sposobach nami manipulują. Kiedy się uwalniasz, znika pewna sieć oddziaływań i następuje takie wiele, wiele ludzi sami, to no niesamowicie dotyczy dzisiaj kobiet, że one same bardzo mocno sobie coś przypominają czy czują. Czy to jest łatwe, czy nie? Niestety to jest nasz indywidualny wybór, tak? Pamiętajcie Państwo, że temat, który jakbym rozwinął, byłby niesamowicie już kontrowersyjny, to że tak zwany Matrix, oprócz religii, w przeciągu ostatnich dziesięcioleci rozwinął multum ścieżek rozwoju duchowego i wiele koncepcji rozwoju tak naprawdę jest pułapką. I zobaczcie, z jednej strony jest to proste, powiedzenie zostaw to, jesteś tylko ty. Zajmij się swoją podróżą wewnętrzną. Bardzo mocno zmierzaj do podróży wewnętrznej. Ale paradoksem jest to, że większość ludzi z lęku lub z ego, jeśli się czymś zajmują, być może tego nie porzucą. Drugą rzeczą dla kobiet, szczególnie ważną, jest to, żeby poczuły, gdzie jest moc i punkt kreacji. Dlatego, że Matrix oszukuje nas w ten sposób, że oczywiście on pokazuje, że największa moc jest w Bogu na przykład, tak? Czy może być w guru, czy w kimś, kto jest autorytetem, kto jest specjalistą w danej dziedzinie, kto jest uzdrowicielem, ale na pewno nie w tobie, tak? Na pewno nie w tobie. My przenosząc jakby, jeśli tak uważamy, oddajemy energię i tracimy energię. Ale Matrix jakby oszukuje nas w ten sposób, że jednak wskazuje generalnie na głowę. Bo słowo świadomość, jeśli by powiedzieć słowo świadomość do ludzi i tak każdy z ręką na sercu by powiedział, tak jak słuchacie mnie, z jakim obszarem w nas, czy z czym kojarzyć się świadomość, to zauważcie Państwo, że świadomość kojarzy nam się z głową. Natomiast to nie jest punkt najwyższej kreacji, dlatego że głowa i pewne zdolności, które my posiadamy, ona może kreować, ale tylko i wyłącznie w obrębie Matrixa. Jest to kontrolowane przez Matrix. Oczywiście mózg jest ważny, też ważne jest samodzielne, dobrze pojęte krytyczne myślenie, żeby nie dać się wciągnąć w pułapkę różnego rodzaju pseudobogów, pseudouzdrowicieli, tych wszystkich nawiedzonych guru i tak dalej. Ale ośrodek kreacji, świadomość, dawniej pokazywano, że człowiek ma trzy ośrodki świadomości. Głowa jest pewnym ośrodkiem świadomości i poprzez umysł można kreować i można wzbudzać potężne, tak zwane na wschodzie sidi, czyli moce mistyczne trzeciego oka. Natomiast my często nie wiemy, co się dzieje, kiedy stosujemy pewne techniki albo, no nie daj bogini, zażywamy pewne substancje, tak jak bogowie, żeby wzmocnić zdolności trzeciego oka. Bogowie, zanim się połapali, nie mieli już prawie duszy. Ale ośrodkami świadomości dla ludzi jest serce,
zawsze tak uważano, ale jest najpotężniejszy ośrodek świadomości i kreacji. I jeśli mężczyzna ma serce, to on to czuje i dla niego nie będzie to problemem, że pokłoni się przed każdą kobietą i powie tak, ty masz w sobie najwyższą moc kreacji, a twoim najwyższym ośrodkiem świadomości nazwanym Sofią, to coś dla ciebie Zofia, Sofia, tajemnica Sofii była bardzo, bardzo mocno niszczona. Jeszcze Jezus, tak jakby tak naprawdę Maria Magdalena, mówi bardzo dużo o Sofii, mówi o pewnej mądrości, o pewnym punkcie kreacji, dosłownie. Pamiętajcie, panie i państwo, że to nie jest symbol, a więc tym punktem najwyższej kreacji jest święta przestrzeń kobiety, czyli jej łono. Czyli, że my tak naprawdę z głowy możemy kreować, nie, my tak naprawdę głowa często służy do odtwarzania pewnych wzorców, które są nam podane. Ale nie chcę tego gmatwać teraz. Natomiast my wszyscy powinniśmy kierować się sercem. To jest potężna świadomość samoistnienia, samoświadomości siebie. To jest serce. Natomiast kobieta kreuje wszystko z łona. A więc ta tajemnica, która została skradziona ludzkości, to pokazano kobiecie, że twoje łono, nawet do dzisiaj, zobaczcie państwo, że mówienie o łonie do dzisiaj może wzbudzać niestety wstyd, albo że jest to tabu, może wzbudzać zażenowanie. A więc jak my traktujemy najpotężniejszy ośrodek kreacji? Często po prostu się go wstydzimy. Niesamowite. I to zostało takie, system patriarchalny chciał pokazać kobiecie, okej, tu jest tylko prokreacja, a więc rodzenie dzieci. Oczywiście na chwałę Boga kiedyś jak najwięcej. Nie, to jest ośrodek nie tylko prokreacji fizycznej, czyli rodzenia dzieci, jest to ośrodek, przez który kobieta stwarza wszystko. Na początku, kiedy kobiety to słyszą, może to być dla nich dziwne, bo umysł się włącza. A więc co jest początkiem drogi naszej ludzkiej? Dla nas mężczyzn jest to niesamowita próba wejścia w świat uczuć, świat serca. Dla was kobiet jest to poczucie, że waszą potęgą jest serce i przede wszystkim łono. A więc od czego się zaczyna? Jaki jest sekret oblubienicy? Tu w tej książce jest taki ważny rozdział, dziewica, oblubienica, wiedźma. Wiedźma, jak wiecie, jest to ta, która wie, posiada mądrość, a więc jest to odniesienie absolutnie pozytywne. To wiedźmy były palone na stosach do początku XX wieku. To wy, które wiedziałyście i potrafiłyście kreować, byłyście niszczone. Czyli zaczyna się wszystko, sekret oblubienicy mówi na początku pokochaj samą siebie. Zacznij kochać siebie. Przestań poświęcać się bezustannie dla innych i dla świata. Miłość, pierwszym krokiem do miłości jest szacunek do samego siebie. Zacznij szanować siebie. Zacznij szanować swoje ciało. Zacznij niesamowicie szanować swoją świętą przestrzeń. A ta święta przestrzeń kobiety jest często blokowana poprzez to, co Matrix sprzedał nam jako seks. A więc jako kobieta szanuj siebie. Naucz się mówić nie, nie z nienawiścią, naucz się mówić nie. Naucz się mówić nie nawet własnemu partnerowi, który jeszcze nie czuje, że ma za tobą podążać. A więc na przykład kreację też bardzo, bardzo zaburza to, w jaki sposób przedstawiono nam energię seksualną. Czyli początek to jest absolutne powiedzenie, wszystkie istoty są równe. Nie może być tak, nie ma tego w świecie miłości, że jest jakiś Bóg, który jest wyższy ode mnie i ja mam być tylko i wyłącznie posłuszny i wypełniać paradoks wolę Boga. To nie jest świat matki, to nie jest świat miłości. To jest świat Matrixa, dawniej nazywany światem iluzji. To jest świat fałszywych bogów, potężnych istot. Potężnych tylko w sensie niesamowitych właśnie zdolności trzeciego oka, paranormalnych, które sztucznie wzbudzają i technologii. Zobaczcie państwo, że nawet wsłuchując się w siebie, miłość nie tworzy hierarchii. Miłość nie tworzy takich struktur, w których jedni drugim oddają cześć, świadomie czy nieświadomie.
A więc to, co jest teraz niezwykle ważne tą wiosną, to żeby każdy z nas poczuł, jak niezwykła, co jest takim najwyższymi punktami jego świadomości, czy samoświadomości siebie. Czyli kobiety powinny bardzo mocno zacząć czuć, jeszcze raz czuć, że łono jest potęgą. Zobaczcie Państwo, że my gdzieś tam jako cywilizacja robimy wyprawy na Marsa, na Księżyc i tak dalej. Dużo niby wiemy, chociaż to jest też kłamstwo, o wszechświecie, o różnych strukturach, a tak mało wiemy o sobie, tak mało wiemy o własnym ciele. A więc to, kiedy kobieta zaczyna to czuć, i tak jak mówię, można zrobić bardzo prosty sprawdzian, na ile zaczynasz już kochać siebie. Dlatego, że w wielu, wielu dawnych kulturach, których dzielił obszar, no, geograficznie były od siebie oddalone i historycznie też, to kobiety kładły się do snu i budziły rano. Kiedy kładły się do snu i budziły rano, kładły dłonie na swoich dwóch potężnych różach, ośrodkach mocy. A więc jedną rękę kładły na sercu, drugą na swoim łonie. W ten sposób zasypiały, mówiąc do siebie, do swojego ciała, do siebie, do swojego serca, do swojej świętej przestrzeni, cudowne, cudowne słowa. My mężczyźni często w wielu kulturach kładliśmy obydwie dłonie przed zaśnięciem, budząc się na swoim sercu. To jest pokazanie, co jest najważniejsze, czym mam się kierować, gdzie jest moja moc. Ale pamiętajcie Państwo, że to święta przestrzeń kobiety jest bardzo, bardzo narażona. Nie tak jak dawniej, że kiedy poznałaś siebie, zostałaś wiedźmą czy czarownicą, groziło ci spalenie na stosie. To jest niszczone często poprzez to, że nasze takie jakby cała sfera seksualna jest bardzo, bardzo wykrzywiona, bardzo takim wykrzywionym zwierciadle. I ostatnia wskazówka, którą mogę dać, gdziekolwiek mieszkacie, nie wierzę, że jest to niemożliwe, idźcie do przyrody. Dlatego, że przyroda w tej chwili, drzewa, każdy kwiatek, każdy pączek, który pęka, odgrywa niesamowicie kolosalną rolę. Na koniec jeszcze do kobiet, pamiętajcie, że jesteście drzewem życia, że teraz energie kosmiczne, które płyną, no tak naprawdę z centrum galaktyki i energie z wnętrza Ziemi chcą kumulować się w drzewie życia. Zobaczcie, że drzewo było zawsze dla wszystkich kultur bardzo świętą, bo bardzo świętą istotą, dlatego że ono ma zdolność kumulowania energii gwiazd. Czy ono kumuluje energię z miejsca stworzenia tak naprawdę i ma zdolność kumulowania poprzez korzenie niesamowitych energii, które są wewnątrz Ziemi. Ale to kobieta jest drzewem życia. Kiedy ty dzisiaj idziesz do przyrody i stajesz przy drzewie, możesz poczuć, że te wszystkie energie chcą się kumulować w swojej świętej przestrzeni, aby przywrócić ci moc, która już w tobie jest. Czyli zobaczcie, że często należy pewnych rzeczy nie robić, żeby nie tracić mocy, czyli nie oddawać energii i trzeba bardzo, bardzo mocno kumulować się na sobie. My mężczyźni mamy wielką, niesamowitą misję. Wszystkie istoty są równe w świecie matki, w świecie miłości. Kobieta poprzez swoje szczególne dary czy predyspozycje nie jest lepsza od mężczyzny. Jesteście po prostu inne, jesteście obdarzone tak jak fizycznie darem rodzenia i karmienia. I my jako mężczyźni z tego tytułu nie powinniśmy uważać się za gorszych, ale mężczyźni mają niesamowitą misję bardzo, bardzo mocnej ochrony kobiet, ochrony dzieci, ochrony zwierząt w momencie ich wzrostu i budzenia się. Czyli jeśli dobrze pamiętam, nie dla Jacka i dla nas wszystkich mężczyzn, teraz jest czas, kiedy powinniśmy zdecydowanie zacząć chronić wszelkie życie, aby ono mogło odzyskać swoją pełnię. Czyli na początku kobieta potrzebuje czasu. Potrzebuje bardzo prostych rzeczy. Matrix celowo, tak jak na przykład też socjologicznie, Matrix pozmieniał role społeczne. Dzisiaj dramatem, niemożnością uzyskania przez ludzkość mocy, która idzie zawsze poprzez kobietę, jest to, że kiedyś kobiety były bardzo uciśnione,
Czyli system patriarchalny sprowadzał was do przedmiotów, a szczególnie robił to Kościół przez całe wieki. I dla mnie, ja oczywiście mam odwagę to mówić, dla mnie jest to szokujące, że dzisiaj kobiety, które były przez wieki uciskane, palone na stosach, torturowane przez inkwizycję, nikt nigdy nie był w stanie wymyślić takich torturów jak inkwizycja, która niesamowite jest po prostu związana z Kościołem. To zobaczcie, że dzisiaj nadal miliony, miliony kobiet klęczą przed tą energią, która przez wieki i do dzisiaj występuje w roli oprawcy, na przykład oprawcy dzieci. A więc reasumując, może mamy odwagę powiedzieć nie, nie. Moc jest w każdej istocie, a więc moc jest w nas i my mamy skierować się do swojej mocy. Przyroda teraz z każdym dniem no, budzi niesamowite energię. Tak więc następną taką wskazówką, o której wspomniałem, to polecam wszystkim, także mężczyznom, żebyśmy udali się do przyrody, żebyśmy poczuli, że wszystko posiada duszę, że przyroda dlatego odgrywa tak kolosalną rolę, że paradoksalnie my czasami traciliśmy swoje światło. Na szczęście nie do końca, cząstki naszej duszy. No to różne rzeczy się na to składają. Natomiast przyroda potrafiła niesamowicie zachować światło. Czy wiecie, co jest fenomenalne, że w kobiecie jest miejsce w świętej przestrzeni, gdzie jest wszystko, wszystko. Gdzie wszystkie na przykład kody życia czy uzdrawiania. Że na świecie z jednej strony jest medycyna, jasne, kiedy złamiemy nogę i tak dalej, czy chorujemy, no udajemy się, ja tego nie neguję. Z drugiej strony jest multum tak zwanych uzdrowicieli. Dawniej było pokazane, że każdy w nas ma w sobie moc uzdrawiania, a potężną ma kobieta. Ona jakby uzdrawia nie tylko siebie, ona uzdrawia planetę, ona uzdrawia wszechświaty. Od czegoś na pewno trzeba zacząć i tak jak powiedziałem, to o co Zofia pytałaś, porzućmy wszystko, co w czym zawarta jest jakiekolwiek forma próby kontroli nad nami, chociaż to nie jest łatwe. Poczujcie kobiety, że wasza najwyższa forma cudownej świadomości, Sofia, utasamiana przez białą gołębicę, która stąpiła kiedyś tutaj, Sofia, absolutnie jest utasamiana z łonem kobiety, najwyższa forma mądrości. Nie traktujcie tego jako przenośni, tam jest wszystko. Nie wiem na ile, jak na pierwsze spotkanie już to jest za bardzo kontrowersyjne, ale zobaczcie, że kiedyś, kiedy kobiety chciały zadać jakieś pytanie, czy o coś prosiły, to pytały swój ośrodek najpotężniejszej woli. Jest coś, co jest naszą wolą. Natomiast dlaczego na początku, to co mówiłem, dlaczego na tej planecie jest tyle przemocy, cierpienia i lęku? Dlatego, że nie jest pełniona nasza ludzka wola. Absolutnie nie. Jest pełniona wola pewnych istot, które zawładnęły 400 tysięcy lat temu tą planetą, ale ich czas się kończy. Ale my mamy zrobić aktywny krok. Wiem, że takie spotkanie pierwsze, godzinne może budzić więcej pytań niż daje odpowiedzi, ale to jest też w pewnym sensie moim celem, żeby skłonić nas do głębszej samorefleksji, ale też do poczucia tego, że my jako ludzie byliśmy cudowną rasą. Nawet zanim tu przybyliśmy, to jest historia galaktyczna. My jako ludzie mamy w sobie moc, i daliśmy ją sobie odebrać, ale ona wszystko powraca i mam nadzieję, że ten czas będzie takim czasem wypełnienia czegoś, co w końcu naprawdę zacznie służyć ludzkości, zacznie służyć naszym braciom z Królestwa Przyrody i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno jak jest wiele pytań, ta książka Święta żeńskość, sekret kobiety, tytuł jakby pokazuje, jest przeznaczona dla kobiet. Nie. Według mnie, jeśli wszyscy mężczyźni by to przeczytali, no i wszystkie kobiety, na pewno świat by się zmienił, ale na pewno jest to książka też dla mężczyzn. Na koniec powiem taką historyjkę, że
kobieta, która generalnie nawet nie za bardzo uczestniczyła w moich warsztatach czy webinarach, kupiła tą książkę i ta książka od pierwszego momentu ją tak wciągnęła, że zaczęła non-stop czytać. Przyszedł partner i mówi, co ty tam czytasz w ogóle, co to jest, jakaś święta żeńskość, daj spokój, co to w ogóle jest, ja nie wiem, tu może jakaś następna. I tak wziął jej tą książkę i już jej nie oddał, dopóki nie przeczytał. Ale ta kobieta powiedziała, że nigdy nie widziała go w takim stanie, dlatego że po zakończeniu tej książki siedział i milczał. I powiedział, że to jest absolutnie nie tylko książka dla kobiet. Tak? Czyli tak jak powiedziałem na wstępie, trudno tam reklamować twórcy swoje własne dzieło. Ale pamiętajcie Państwo, kobiety i mężczyźni, że ja tylko złożyłem hołd poprzez tą książkę tym kobietom, które mi przekazały jakąś mądrość, ale także chcę, żeby to był hołd dla wszystkich Was kobiet, bo tylko dzięki temu, że jesteście tu, niezależnie od tego, na ile jeszcze w pełni świadome, w pełni pobudzonej mocy, to dzięki temu nadal życie jest utrzymywane i dzięki temu mimo ogromu takiej skali przemocy ciągle to, co najważniejsze, nie zginęło. Powiem też z wielką taką ostatnio, naprawdę z wielkim poczuciem braterstwa zwracam się do mężczyzn, dlatego że powiem wam, że ostatnio otrzymuję takie niespodziewane telefony też od mężczyzn, którzy zaczynają mówić, mówią, że coś w nich się przełamało. Zaczynają mówić, oni mówią, że to wszystko było tak blisko, a jednocześnie tak daleko. No, to wszystko jest tak blisko, bo jest w nas, tak? Czyli sporo już powiedziałem i jeśli tam budzą się jakieś pytania, szukajmy gdzieś, szukajmy w sobie, uważajmy, próbujmy sercem rozróżniać, co jest kolejną próbą manipulacji nami. Wszędzie tam, gdzie jest determinizm, pokazywanie, że ktoś jest wyższy, ważniejszy, lepszy, że wie, czy wszędzie tam, gdzie jest pokazane, że coś nas determinuje, to jest kłamstwo patriarchatu. Ale to jest taki pewnie temat na jakieś tam kolejne opowiadania. Marku, powiedz... Powiedz, gdzie można tą książkę kupić. Czyli książkę generalnie możecie Państwo zamawiać przez moją stronę, tam www.marektarian.pl. Klikniecie Marek Tarian, to tam jest taki specjalny sklep i tą książkę można zamawiać. Na razie ta książka schodzi się bardzo dobrze, że także dwa razy w tygodniu robimy wysyłkę. Jeśli mogę skorzystać z okazji też, bo wiem, że mogło po tym programie zrodzić się dużo pytań. Ja Was też serdecznie zapraszam, ponieważ jakby ta matrixowa pandemia wymusiła na nas to, że wymusiła. Nie możemy się spotykać, tak jak ja uwielbiam spotykać się z ludźmi na warsztatach, bo wtedy mam kontakt, zadaję się pytania. To niejako wymusiło na mnie tak zwany przekaz online, czyli webinary. Ale to się bardzo dobrze sprawdziło i ponieważ najbliższy webinar jest darmowy, jest bezpłatny, a jest niezwykle ważny, jeśli macie Państwo ochotę w najbliższą środę uczestniczyć w takim dwugodzinnym webinarze Kielich i Miecz, kobieta i mężczyzna, nasza rola w odrodzeniu i kreacji, to jest to bezpłatny webinar, który z wielką radością opowiem Wam o tym fenomenie naszej mocy, o tym, co teraz się dzieje i o tym, że nie tylko kobiety odgrywają tą ogromną rolę. Ona jest niezwykle ważna, natomiast my mężczyźni teraz też możemy coś zrobić. Może macie jeszcze, czy ty jakieś pytania, coś mam dopowiedzieć? Wiesz, tam pytań jest bardzo dużo i podziękowań, także nie sposób, nie ma czasu, żeby to przeczytać. Ja mam taką skromną propozycję, żebyśmy później dogadali jeszcze jedno spotkanie na zasadzie pytań i odpowiedzi, bo na pewno dużo się pytań ludziom nasunęło. I gdzie jest ten link do tego webinaru? Też na twojej stronie, tak? Na mojej stronie.
Teraz jest taki ważny czas, tak więc to Państwo, mnie jest trudno też tak namawiać was, czy zachęcać, tak, do czegoś, co no, niby ja prowadzę, ale poczujcie, że w zasadzie ja często powtarzam, że ja chcę przekazać coś, co płynie przez wieki, przez wieki od bardzo, bardzo wielu kobiet i także od tych, którzy byli ich niesamowitymi strażnikami, czyli rycerze. Kobieta nazywana jest świątynią, tak? A my jesteśmy jakby strażnikami świątyni. W momencie, kiedy ona budzi się, odkrywa siebie, potrzebuje czasu, potrzebuje dużo czasu dla siebie, potrzebuje czasu, żeby iść do przyrody, potrzebuje czasu, żeby położyć obydwie dłonie na swoim brzuchu, na swoim łonie, żeby poczuć, jaka jest niesamowita tajemnica nawet jajeczek w ciele kobiety, która przez wieki była przekazywana i nagle absolutnie matrix wszystko niszczy. Teraz jest taki czas, który chrześcijaństwo przyjęło jako Wielkanoc, tak? Czyli ten czas po równonocy wiosennej, bliżej powiedzmy tego momentu, który chrześcijaństwo określa jako Wielkanoc. Pamiętajcie, że to jest czas szczególnej adoracji, kultywacji życia, a życie to nie cierpienie, nie smutek, nie droga krzyżowa. Przecież to jest absolutna broń Matrixa. Jak w momencie, kiedy a dzisiaj kody, tak się mówi, to pojęcie jest bardzo starożytne, pochodzi z Sumeru, kody życia, które zawarte są w ziemi, w kryształach i w świętej przestrzeni kobiety bardzo mocno mogą się aktywować, ale nie będą się aktywować pod wpływem bólu, cierpienia, gorzkich żalów, rozdrapywania starych ran, czy odtwarzania męczeństwa, powiedzmy, naszego brata JH, tak? Kody życia budzą się, kiedy kochasz, kiedy adorujesz, kiedy śpiewasz, kiedy tańczysz, kiedy idziesz do przyrody, brata się i tak dalej, więc pamiętajcie Państwo, że oczywiście to jest takie trochę, a może nawet mocno buntownicze, że w czasie wiosny i w tym czasie, kiedy ktoś każe nam się umartwiać i tak dalej, nie, absolutnie nie, dlatego, że zawsze ten czas jest przegapiony, ale linia żeńska mówi, przeszłość nie ma znaczenia, tak, jeśli teraz coś zrobisz, teraz, co jest twoje, co jest ludzkie, co płynie z serca, co jest wyrazem twojej radości z tego, co żyjesz, a nie wyrazem cierpienia, to jest to niesamowita też odpowiedź na to twoje pytanie, Zofia, co my mamy robić. Na pewno nie mamy się umartwiać, nigdy, a szczególnie w momencie, kiedy życie po okresie takiego zbierania energii, co jest nazywane zimą w naszej szerokości, życie za chwilę dosłownie wybuchnie w pełni. W dobrym sensie tego słowa. Czyli niezależnie, co się dzieje naokoło, nie dajmy się cierpieniu i lękom. Kultywujmy życie, kultywujmy szacunek do siebie nawzajem, ale także do siebie, do swojego ciała. Idźmy do przyrody, bo przyroda może nam dużo powiedzieć czy podpowiedzieć, czy samo przebywanie takie w przyrodzie, ale w uczuciach do siebie i do przyrody, wszystko będzie się działo. Piszą ludzie, że można cię słuchać i słuchać bez końca. Nasz czas dobiega niestety końca. No, mamy spotkania godzinne i myślę, że Marek jeszcze raz przyjmie zaproszenie. Ja tymczasem ci bardzo dziękuję i chciałam na zakończenie powiedzieć, że ja już dawno stałam się tą nieposłuszną, wystąpiłam oficjalnie z tej instytucji, co nie obeszło się bez proboszcza, mi tam nie powiem czego, ale tak, zrobiłam to już dużo, dużo wcześniej. Nie? Dziękuję wam wszystkim, kochani, za uwagę. Dziękuję, że tak licznie przybyliście. I do zobaczenia następnym razem. I jeszcze raz, Marku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście można słuchać zapartym tchem i jest to nieskończona wiedza. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Zofia, nomen omen Sofia, za zaproszenie. Dziękuję tym wszystkim, którzy tego słuchacie i pamiętajcie, że teraz jest nasz czas, czas ludzi. Czas ludzi o wielkich sercach i o potędze waszej świętej przestrzeni kobiety. Dzięki, że istniejecie.
i dzięki rycerzom, które coraz bardziej wspierają kobiety w ich dążeniu do tej samorealizacji. Dzięki wszystkim. Dzięki.